Marvis Mobile Homes. Domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. To jest kolejny mecz, który był bardzo trudny, bo nie ma łatwych meczy w pierwszej lidze. Kolejny horror, kolejny stres, kolejne nerwy. No tam po drodze mieliśmy defekt Buczkowskiego, taśmę Tangate'a. Może by było w końcówce troszkę spokojniej, no ale to jest tylko gdybanie, tak, że no, pojechali w końcówce na super, na maksa i odnieśliśmy kolejne zwycięstwo. Bardzo ciężkie spotkanie, na takie się przygotowywaliśmy. Widzieliśmy, że po prostu Polonia jest bardzo silną drużyną i razem z nami mamy taki sam cel, więc dzisiaj było bardzo ciężko, ale udało nam się, znaczy udało. No, ciężka walka i dzięki której przełożyliśmy się dobrze, byliśmy skoncentrowani do samego końca i w summa summarum zwyciężyliśmy. Wiadomo, że zawsze chciał się być lepiej, ale no, widać, że łapiemy dobre przełożenia i jakby dobrze się czujemy wreszcie na torze w Zielonej Górze i o to chodzi. Yeah, it's great to get a win here at home. Big Gosh are a very strong team this season and they rode really, really well. So, you know, hats off to them, but it's really great for us to go out there and get a win you know, for the fans here and everyone, we all deserve it. So we've been working hard and it's nice to get a good win here at home. Na pewno bardzo dużo emocji, bo gdzieś tam tak naprawdę w ostatnim biegu dopiero się rozstrzygnął się wynik. Z mojej strony, co mogę powiedzieć, no gdzieś tam dzisiaj się nie popisałem, ale jest już jakiś, jak na moje ostatnie jazdy patrząc, to jest jakiś już promyk nadziei, że w końcu coś się ruszy. No na pewno będę na to ciężko trenował i co, i staram się, żeby cały czas było lepiej, ale nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakbym chciał. One bike fault in the first race, so this didn't help me, but luckily I still got a point out of it, so yeah, I was pretty lucky to get that, the chain snap. So, yeah, and then the second time was the touch of tapes, and I keep repeating myself, and it's a shame that I've done this again. But I pulled it back and got two good results in the end. So, yeah, that was most important for me. Not every day is easy and straightforward. So everyone had their challenges and their problems. Even me in the beginning, I felt you know, I was lacking some speed, but you know, after a few heats, we kind of got the bike dialed in and felt good towards the end. So that's the main thing, and we finished off strong, so that's good. Każdy chce dokładać. Dzisiaj Janek jest załamany po tym meczu, chociaż też swoje trzy punkty zrobił. Myślę, że zawsze w każdym z nich tkwi jeszcze jakieś, są jakieś rezerwy. Dzisiaj Mateusz Tonder bardzo fajnie pojechał. Po raz już drugi, kolejny. Także ta praca, którą wykonujemy wspólnie, przynosi efekty i przekłada się to na wynik. No, Maksiu, była dzisiaj ZZ-ka, można było więcej możliwości taktycznych mieć, bo po prostu no, Mateusz jechał i dobrze jechał, to nie było sensu zmieniać. Potem pojechał za Kwecha, a Maksiu Frick w 13 pojechał z ZZ-ki i to dało wynik. It was close at one stage, but we showed that we're strong in the end, so we've still got improvement. We're not at 100% yet, and I think we can be better and better. So I believe I can be a better rider, so I just need to be more consistent with my points and so we got some work to do and I'm pretty satisfied with the team. It's been good. Mam pomoc i z klubu i kapitan mi pomaga i tutaj mechanicy klubowi. Także myślę, że niedługo to wszystko się ruszy i zacznę robić już takie punkty, jakie chciałbym robić. The fans here were unreal and they're the best. So it was great to be out there and they can enjoy a good win with us.